Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat szungitu, ponieważ widziałem tutaj w Santa Cruz, że są specjalne takie malutkie chipy, które się już montuje na telefony komórkowe i ja po prostu się nie zgadzam z tym, żeby montowano te malutkie chipy szungitu na telefonie komórkowym, ponieważ one może są dobrym przewodnikiem, ale tak naprawdę one nie zabezpieczają telefonu komórki przed złym promieniowaniem elektromagnetycznym, które pochodzi od telefonu komórkowego. Szungit może służyć do harmonizowania struktur wody, ewentualnie może służyć do polepszenia smaku wody, dodając go do dzbanka z wodą. Można dodać też inne kamienie, czy to jest jadeit, ametyst, agat, czy inne kamienie szlachetne. To w tym się sprawdza szungit, na pewno, nie powiem, że nie, ale po prostu sprzedawanie i kupowanie przez ludzi malutkich płytek szungitu i potem przyklejania tych płytek na telefon komórkowy, twierdząc, że płatek taki właśnie malutki szungitu przylepiony do telefonu komórkowego jakby neutralizuje nam szkodliwe promieniowanie pochodzące od komórki, to ja po prostu uważam to za jakąś wymysły science fiction, ponieważ tak naprawdę tak nie jest. I wiele ludzi po prostu się daje naciągać na to, kupują szungit i przyklejają na swój telefon, twierdząc zadowoleni, że po prostu ich telefon komórkowy jakby już jest odpromieniowany, a co po prostu nie zgadza się z prawdą. Widziałem tego pana, który właśnie mi pokazywał właściwości szungitu jako przewodnika właśnie w sklepie specjalnym w Santa Cruz. Miał specjalne urządzenie, które wykazywało przewodzenie i jakość elektryczną tego szungitu. Ale niestety, ja bym się z nim po prostu nie zgodził, ponieważ te płytki szungitu, one, no niestety, drodzy kochani, nie zabezpieczają naszego telefonu komórkowego. Ja bym polecił nasz chip naszej firmy Energy Aron, który możecie zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Specjalny chip ze znakiem i z minerałami można zakupić na naszym właśnie sklepie internetowym. Ja ten chip już testuję od wielu, wielu lat i też mój ojciec go po prostu wynalazł. Także bym proponował ten chip właśnie, który jest odpowiednio przygotowany, odpowiednio zrobiony właśnie na komórkę, żebyśmy, drodzy kochani, nie mieli tej radiacji, która pochodzi od telefonów komórkowych, ponieważ ta radiacja tak naprawdę jest bardzo szkodliwa. Ja dodam od siebie, że rozmawianie przez dłuższy okres przez telefon komórkowy podwyższa temperaturę mózgu. Jesteśmy jakby zmęczeni, mamy jakieś stany stresu, jesteśmy czasami bardzo nerwowi, jeżeli rozmawiamy dłuższy czas przez komórkę. Dlatego właśnie ten chip, drodzy kochani, Wam bardzo dużo pomoże na Wasze zdrowie, żebyście się czuli lepiej, żebyście się czuli spokojniejsi i tacy więcej zrównoważeni, prawda? Oprócz tego posiadamy odpromienniki, to są właśnie odpromiennik Aronit, ten odpromiennik też można zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.